Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj opowiem wam o mojej codziennej rutynie shakesowej, dlatego że jak pewnie wiecie, no to jednak ta gierka dla osób, które są bardziej wkręcone, bardziej im zależy na postaci, jest jednak częścią dnia, nie da się tego ukryć, no bo trzeba się minimum kilka razy na nią zalogować. Ja znam ludzi, którzy wchodzą sobie raz na tydzień, klikają tam coś dla zabawy i tak dalej, wychodzą znowu na tydzień, robią sobie przerwę, to też jest ok, jak komuś się podoba tak grać, to wiadomo, niech sobie gra, no ale jednak jak ktoś jest, tak jak mówię, bardziej wkręcony, to te kilka razy dziennie minimum musi się zalogować. No i dzisiaj wam opowiem, jak to wygląda u mnie, jak wygląda taki mój dzień. Ja tutaj, wiadomo, bierzcie poprawkę, że ja robię praktycznie wszystko za grzyby, czy też za klepsydry, więc jakby wbrew pozorom dużo czasu na tę grę nie poświęcam, ale do tego zaraz przejdę, bo myślę, że dokładnie wam to wszystko opowiem. Tak jak mówię, widz jeden podsunął mi pomysł na taki odcinek, stwierdziłem, że to w sumie spoko pomysł, bo jednak może przynajmniej kilka osób ciekawi, jak to u mnie wygląda na co dzień. I teraz tutaj do was, piszcie komentarze, jak to u was wygląda. Możecie już na koniec, możecie się porównać, że wy coś robicie inaczej, czy to, czy tamto. Może sobie nawzajem jakieś sugestie damy, czy coś. To jest naprawdę bardzo fajne zawsze, więc komentarze możecie pisać. Oprócz tego pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem. Zjeżdżajcie teraz w dół i klikajcie tego kciuka, już tu za szybko chcę mówić. I oczywiście suba z dzwonem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Pamiętajcie o wbijaniu na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Linki macie oczywiście standardowo w przypiętym komentarzu i opisie. I jeszcze mój kodzik, który jest aktywny do końca 17 kwietnia. Tak więc jeszcze kilka dni macie, żeby go użyć. Jak widzicie, jest on nad kamerką, jest on tutaj w opisie. Jeżeli macie minimum 50 level i jeszcze go nie użyliście, to oczywiście zachęcam serdecznie. No i okej, myślę, że możemy zaczynać. Na wstępie, co warto poruszyć? Po pierwsze, będę wam opowiadał o moim dniu takim na co dzień normalnym. Bez żadnych eventów, bez żadnych dodatkowych akcji i tak dalej, bo na przykład wiadomo, jak mamy event Golda, no to ja w czwartek staram się wszystkie postaci ogarnąć tam do około godziny 14, żeby o 14 ustawić tą mawkę i żeby ją odebrać po północy z bonusem Golda. To jest jakby oczywiste. Natomiast ja w dzisiejszym odcinku będę wam opowiadał o takim zwykłym, najzwyklejszym dniu, bez żadnych eventów, bez niczego. Jak mamy Weekend Expa, to też taki tip dla was, jak macie Akademię na poziomie 20, to możecie o godzinie 12, bo Akademia na poziomie 20 się napełnia 12 godzin, więc o godzinie 12 na przykład w czwartek sobie ją odbieracie ostatni raz, potem się pilnujecie, żeby jej nie kliknąć i po godzinie 12 odbieracie z eventem Expa, czyli więcej tego Expa odbierzecie. To też taka ciekawostka. Jeżeli macie mniejszy poziom, to na SF Toolsie tam są odpowiednie zakładki, które wam wyliczą, ile wasza akademia wam się akurat napełnia, więc no godzin oczywiście, tak więc no to też warto brać pod uwagę. Są różne rzeczy, które wpływają na to, na przykład nowy serwer, nie? Jeżeli mam nową postać, ja w tym momencie nie mam, więc nie będę o tym mówił, ale na przykład jest nowa postać, jest menadżer areny, to też zmusza do tego, żeby się logować praktycznie co chwilę, żeby coś tam rozbudowywać, żeby jakieś tam resety robić i tak dalej, i tak dalej. No ja w tym momencie nowej postaci nie mam, w tym momencie na każdej mam wymaksowaną te runy, więc o tym również mówić nie będę, bo to jest chwilowe, nie? Potem już i tak dochodzimy na postaci do takiego etapu, jak jestem w tym momencie, że praktycznie się jakoś bardzo nie musimy tutaj zmuszać, żeby wchodzić nie wiadomo ile razy dziennie. Kolejna sprawa to na przykład tutaj ataki, jak widzicie w twierdzy. Ja ich w ogóle nie robię praktycznie na żadnym koncie. Na nowym serwerze oczywiście trzeba je robić, bardzo jest to wymagane. To kolejna rzecz, która nas forsuje, żeby częściej na ten nowy serwer zaglądać. Na tym etapie, na którym jestem, kręcę codziennie kołem 20 razy, codziennie gram w kości i tych surek mi po prostu nie brakuje, mam ich bardzo dużo, tak więc również te ataki olewam, więc naprawdę w ciągu dnia moja aktywność na gierce sprowadza się do tego, żeby wejść raz na kilka godzin, odebrać tutaj akademię, odebrać kopalnię złota, klejnot, który mi się skończy kopać, to po prostu odebrać i zacząć kopać kolejny, bo każdy klejnot w tym momencie to jest 10 milionów na przykład na tym wojowniku, więc no to jest jedna statystyka, wiadomo, no ale w ciągu dnia jakoś to nie jest skomplikowane, więc to wam chciałem wyjaśnić na początku, dlaczego tutaj na przykład właśnie tych ataków nie poruszę, tej areny i tak dalej, bo ja osobiście w tym momencie tego nie robię. Jak będzie nowy serwer, no to wiadomo, że no, na nowym serwerze jest bardzo dużo rzeczy do roboty, trzeba na tą grę zaglądać niemalże co chwilę, to jakby oczywiste. No ale na tym etapie, na którym jestem, może tak, wiadomo, że tam na noc się ustawia wartę, ustawia się kopanie klejnotu i tak dalej, więc załóżmy, że budzę się rano. Jeżeli mam trochę więcej czasu, to jeszcze w łóżku, jeżeli jeżeli nie, bo tam się śpieszę do pracy czy coś, to na przykład jak jem śniadanie, wchodzę sobie na telefonie na tą postać, na te wszystkie postacie w zasadzie, w tym momencie mam ich 5, no i co robię? Standardowo odbieram tą wartę, odbieram akademię, odbieram kopalnię złota, odbieram tutaj sobie klejnot i zaczynam kopać kolejny i co ciekawe ustawiam wartę na kolejne 10 godzin, dlatego że ja przeważnie wszystkie konta ogarniam wieczorem, tam około godziny 18, może troszkę wcześniej czasem, może troszkę później, zależy jak wyjdzie, no ale po prostu przez cały dzień one i tak są po raz kolejny na 10-godzinnej warcie. Tak to mam, oczywiście tak jak mówię, są eventy golda czy coś, jakieś wyjątki, ale na co dzień tak robię. Więc tak to po prostu wygląda, że ja rano się loguję, robię co muszę zrobić, żeby tutaj mi się nie marnował gold, nie marnował exp i po prostu od nowa daję wartę, bo w ciągu dnia wiadomo, coś tam mam do roboty, jestem w pracy czy coś, no to mi się nie chce zbijać awki. I co? I praktycznie przez cały dzień na tę grę nie zaglądam. Oczywiście staram się robić tak, żeby mi przyszło powiadomienie na telefon, jak na przykład tutaj mi się klejnot skończy kopać. Klejnoty mi się kończą kopać praktycznie w tym samym momencie, bo one tam około 6 godzin się kopią na każdej mojej z postaci. Na zabójcy buduję kopalnię, więc w ogóle nie kopę w tym momencie tych klejnotów. Tak więc no, tak to po prostu wygląda. I jak mi przyjdzie powiadomienie na telefon, że tam wydobył się klejnot, no to od nowa wchodzę na wszystkie postacie, od nowa tu zbieram akademię, kopalnię złota, ten klejnot i po prostu porzucam ją i tyle, nie? Ja na telefonie bardzo nie lubię grać, więc jak nieraz jestem zmuszony zrobić awkę czy coś, to to jest naprawdę dla mnie męczarnia. Ja wolę to wszystko robić na komputerze, dlatego też to po prostu cały dzień ta postać siedzi na warcie. Jak macie jedną albo dwie postacie, to jeszcze na tym telefonie sprawnie to idzie i przyjemnie, po prostu możecie z każdego miejsca zrobić sobie tą mawkę, ale jak macie tych postaci więcej, no to już jest męczarnia. Ja wolę wszystko mimo wszystko robić na komputerze. No i okej, przychodzi załóżmy ta godzina 18, kończy mi się ta warta, którą nastawiłem właśnie na cały dzień. No i co robię? Przede wszystkim, w ogóle jeszcze zanim zrobię tą wartę, zanim ta warta mi się skończy i zacznę tutaj przeklikiwać wszystko, to jeszcze jedna istotna sprawa, albo w ciągu dnia, albo już chwilę przed końcem tej warty. Po pierwsze sprawdzam sobie tu gabinet magii na przykład, czy mam jakąś potkę do kupienia, bo ja na co dzień potek nie kupuję, nie roluję tutaj po potki, bo jak widzicie mam je odłożone, ale jak się pojawi jakaś, czy to właśnie na punkty życia, czy to właśnie na siłę w tym wypadku, czy na HP, czy tam generalnie jakaś, która mi jest potrzebna, to ją kupuję. Oprócz tego zaglądam do wiedźmy, bo na przykład tu jak widzicie, tam mam same epiki, to nie w tym momencie, no ale tutaj mam troszkę tych itemków odłożonych właśnie do wiedźmy, więc to też jest istotne, że zaglądam do tej wiedźmy, czy coś chcę i po prostu od razu oddaję. I kolejna sprawa, jeszcze zanim właśnie tą mawkę zacznę robić, to jest to, żeby wrzucić jakiś epik do kibla, zmienić jego wygląd, żeby mi dał więcej surków i go rozmontować. To jak widzicie, tu już mam jedno rozmontowanie zrobione dzisiaj, bo właśnie to już zrobiłem. Dlaczego? Bo wiadomo, że zawki nam lecą tam jakieś itemki i tak dalej, więc ja chcę wiedzieć po prostu, ile jeszcze danego dnia mam rozmontowań, ile tutaj jeszcze mam miejsca w tym ekwipunku i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że jest istotne, żeby powiedzieć. No i tyle. Przychodzi ta godzina 18, te kilka rzeczy już mam zrobionych i po prostu zaczynam klikać awkę. Awkę oczywiście, chyba że tam nie mam czasu, no to jeszcze poustawię na przykład na kolejną godzinę, jedną wartę czy coś, ale przeważnie mam czas, więc po prostu sobie przeklikuję. No i teraz tak, do rzeczy. Ta warta się kończy, zaczynam klikać awkę. Awka oczywiście na wojowniku, łowcy i druidzie na golda, na tych dwóch postaciach na expa. Po przeklikaniu awki ustawiam jeszcze wartę do tam godziny 20, 21, coś takiego, żeby jeszcze przed snem ją sobie ustawić na całą noc po prostu. No i w zasadzie tyle. Potem jak już te awki wszystkie poprzeklikuję na każdej swojej postaci, poustałem tą wartę na tam jeszcze powiedzmy 2-3 godziny, no to zaczynam robić inne czynności tutaj, czyli po prostu kręcenie kółkiem, jakieś walki pupili, tutaj wiadomo, pupil gildyjny, coś tam, nie wiem, odebranie przygodomatu, no te wszystkie codzienne czynności, które mamy tutaj na liście to do, więc no myślę, że to też jest warte powiedzenia, tylko że to już dopiero jak te awki przeklikam, jak już sobie postać na spokojnie siedzi na warcie, to ja dopiero całą resztę zaczynam robić. W ciągu takiego dnia, tak jak wam mówiłem, że jak na przykład mi się klejnot wykopie, to wchodzę, żeby tam wszystko porobić i kolejny zacząć kopać i tak dalej, no to jeszcze oczywiście ogarniam gildię, nie? Czy jest jakaś obrona, czy jest jakiś atak i oczywiście sobie dołączam. Na dołączenie do ataku czy obrony i tak mamy 10 godzin, więc to nie powinno być problemem, no ale też tutaj to robię. Jakby o tym chyba nie wspomniałem. No ale okej, jeżeli chodzi o taką... No i po prostu to wszystko ogarniam, nie? Tutaj po prostu już po tej awce przeważnie to jest wieczór. Ja bardzo rzadko, tak jak wam mówiłem, awkę robię szybciej niż wieczorem. No i przychodzi ta godzina 20 czy tam 21, awki mi się kończą, w sensie warty mi się kończą, zawsze mi się to miesza. Warty mi się kończą i po prostu lecę sobie dalej na wartę 10-godzinną, czyli już na tą nocną po prostu i przez noc, no wiadomo, postać sobie siedzi na warcie, to jakby oczywiste. Jeszcze przed samym spaniem tutaj wchodzę, czy to jakiś klejnot, jak już niedługo mi się ma skończyć kopać, czy to już mi się skończył kopać, no to jeszcze ustałem, żeby przez noc też mi się kopał. Przeważnie tracę kilka godzin, no bo śpię tak, teraz się staram w ogóle, bo ostatnio chodzę wcześniej spać, śpię tak 8-9 godzin przeważnie, natomiast no klejnot mi się kopie 6 godzin, więc około, więc troszkę tracę tego czasu, no ale mimo wszystko jeszcze przed spaniem na telefonie sprawdzam, czy na pewno wszystko mam zrobione. Tutaj odbieram jeszcze ostatni raz akademię, jeszcze tą kopalnię, ten klejnot, ewentualnie tą wartę ustawiam na całą noc i po prostu idę sobie spać. I tak wygląda mój dzień. Jeżeli jesteśmy na takim etapie, jak ja już jestem tu na wojowniku, czy też na przykład, nie wiem, na łowcy demonów powiedzmy, to przez noc bardzo często wygląda to tak, że na przykład kopalnia złota już na tym etapie nam się zapełni cała i troszkę tego złota się jednak marnuje, więc najlepiej jak najpóźniej przed samym pójściem spać jeszcze to poodbierać, żeby po prostu się nie marnowało. Akademia, tak jak wam mówiłem, i tak jest 12 godzin, to przeważnie nie ma takiej opcji. Kopalnie niestety jeszcze nie, w sensie jeszcze, nie wiem czy kiedyś zmienią, ale mam nadzieję, że zmienią tak, żeby też można było na przykład raz na 12 godzin i żeby to nie było zależne od levela, bo jak macie tam level jeszcze wyższy, tam na przykład 550, 600, to tą kopalnię możecie przeważnie, no tam nie wiem, co 3, co 4 godziny odbierać, co jest oczywiście... no troszeczkę przesadą, bo jednak ludzie śpią. No i tak to generalnie wygląda, tak wygląda ta moja codzienna rutyna, taki krótszy odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał, chyba nic nie zapomniałem, tak to wygląda na co dzień. Ile mi zajmuje takie ogarnięcie to wieczorne postaci, czyli zrobienie tutaj awki na każdym kącie, ustawienie tej postaci na wartę jeszcze na te, tak jak mówiłem, 2-3 godziny do tam 20-21 różnie i jeszcze przeklikanie tego wszystkiego, czyli tam kółko, pupile, arenka i tak dalej, no to myślę, że tak nie skłamę, jak wam powiem, że jest to pół godziny i tyle mniej więcej muszę poświęcić dziennie, tak typowo taki fokus totalny na Shakesa, to jest około pół godziny. Coś sobie oglądam na drugim monitorze, a tutaj przeklikuję tą mawkę, przeklikuję to wszystko. Bierzcie pod uwagę, że ja wszystko robię za grzyby, czy też za klepsydry, jakby wiadomo o co chodzi, więc no tutaj niektórzy mówią, że Boże, 5 kąt, ile mu schodzi czasu i tak dalej, no nie jest to wcale tak długo, jak wam się wydaje, bo tak jak mówię, no bez żadnego speedrunowania, tylko po prostu na spokojnie klikanie sobie wszystkiego, to jest około pół godziny. No a w ciągu dnia, tak jak wam mówiłem, może z 2 razy zajrzę, może mi to zajmie łącznie z 2-3 minuty, żeby tu odebrać klejnot, żeby tutaj sprawdzić gildię i poodbierać tam kopalnię, akademię na wszystkich kontach, no to może z 2-3 minuty w ciągu dnia i po prostu wylogowywuję się i lecę dalej. Jak siedzę w domu, no to wiadomo, że ten Shakes jest bardzo często w tle, bardzo często tu jestem zalogowany na kontach czy coś, bo nawet jak coś innego robię na komputerze, to on sobie gdzieś tam jest, no ale tak to wygląda, jak na przykład mnie nie ma w domu. No i co? I wydaje mi się, że chyba tyle. Chyba wam powiedziałem to, co chciałem. Tak to u mnie wygląda. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem. Tak jak mówię, no a ręką tutaj Tom już się w ogóle nie przejmuje. Jeżeli chodzi o żołnierzy, również się nie przejmuje, bo nie robię tych ataków. Tak więc no tutaj zdecydowanie na tym późniejszym etapie gry o wiele mniej czasu na tę grę musicie poświęcać. Zwłaszcza jak jeszcze sobie przeklikujecie wszystko za grzyby, tak jak w moim przypadku. To tego czasu jeszcze musicie poświęcać mniej, co jest no dla mnie spoko. Czasem mi się tęskni za takim czymś, żeby pilnować, że na przykład tam za 15 minut uderzyć tutaj atak w żywiole, w pupilach, za 10 minut arenkę, tutaj to, tamto, tak robiłem na free to play koncie na przykład, no ale jednak są takie dni, gdzie wchodzę do domu, wieczorem nie mam totalnie na nic czasu i wtedy robię totalny speedrun wszystkiego na tych wszystkich kontach i to jest, i wtedy to na przykład jest nie wada, tylko zaleta, że tak powiem. No ale dobra, to tyle. Krótszy odcinek, mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrybujcie z dzwonem i oczywiście piszcie w komentarzach, jak to u was wygląda. Wiem, że niektórzy robią awkę na przykład od razu po północy, niektórzy od razu z rana, więc piszcie, jak to u was wygląda. Może się wymienimy jakimiś doświadczeniami, może ktoś coś dzięki temu zmieni w swoim stylu gry, w swojej takiej codziennej rutynie. No i oczywiście pamiętajcie o wbijaniu na Instagrama, na Discorda i na Twitcha. Używajcie mojego kodu Neutral Easter, który jest jeszcze kilka dni dni aktywny i chyba tyle. Także pięknie Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!